Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta węgla luzem i w workach z polskich kopalń. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Świąteczna promocja w sklepie Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Biżuterię srebrną i złotą u nas kupisz najtaniej. Srebro nawet za połowę ceny, złoto o 40% taniej. Złote i srebrne celebrytki z 30% rabatem. W świątecznej promocji srebrną bransoletkę otrzymasz za złotówkę. Warto skorzystać. Paulina Sadowska-Owczarek, serdecznie Państwa witam. Pora na magazyn miejski. Budżet na 2018 rok przyjęty. Rozwojowy czy przejadany? Przedstawiamy budżet, który jest sukcesem mieszkańców Kalisza. No i co z tymi inwestycjami? Gdzie one są? W teorii, iluzorycznie udajecie, że są podobnie jak w poprzedniej kadencji, ale to jest tylko teoria, bo w praktyce ich nie ma. Jak powitamy nowy rok? Postaram się jak najszybciej przebiec ten maraton. Może się uda poniżej 4 godzin. Wtedy by była życiówka. Spokojnie w domku, w ciszy. Gorąca dyskusja i scenariusz zgodny z politycznym układem. Radni koalicji rządzącej miastem przyjęli w czwartek projekt budżetu Kalisza na 2018 rok. Prezydent Grzegorz Sapiński uważa, że plan finansowy Kalisza na przyszły rok jest bezpieczny i w zrównoważony sposób zapewnia rozwój wszystkich dziedzin życia miasta. Zdaniem radnych opozycji to mydlenie oczu Kaliszan, a pieniądze z miejskiej kasy są marnotrawione. Budżet Kalisza na 2018 rok jest rekordowy, to fakt. Jest to kolejny rekordowy budżet Kalisza, zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków. Dochody miasta są zaprojektowane na poziomie prawie 580 milionów złotych. Pierwszy raz w historii naszego miasta. Wydatki na przeszło 610 milionów złotych. Deficyt jest zaplanowany na poziomie 30 milionów 706 tysięcy złotych. Na inwestycje zaplanowano 109 milionów złotych. Najwięcej środków przeznaczono na rozwój systemu komunikacji publicznej aglomeracji kalisko-ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego 27 milionów złotych, na rewitalizację głównego rynku 9 milionów złotych, na budowę drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ulicy Inwestorskiej w Kaliszu prawie 6 milionów złotych i na połączenie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Dobrzecką 5 milionów złotych. Niestety takie zadania, o których wiele mówiono i obiecywano, jak budowa basenu Delfin na Dobrzecu, budowa parkingu wielopoziomowego czy wielki remont ulic Nowy Świat od Rogatki do ulicy Rzymskiej do granic miasta w 2018 roku nie będą realizowane, nie zostały zapisane w budżecie. Radni koalicyjni, tak jak prezydent, przekonywali, że jest to budżet prorozwojowy, bezpieczny i oszczędny, jak mówił Tadeusz Skarżyński z PiS, bez fajerwerków i igrzysk. Mógłbym powiedzieć raczej, dlaczego nie będziemy głosowali przeciw temu budżetowi, bo nie chcemy głosować przeciw, tak jak powiedziałem, remontom ulic, przeciw budownictwu dla uboższych i nieuboższych Kaliszan. Nie będziemy głosowali przeciwko wyposażeniu straży pożarnej. Przeciwko tym wszystkim rzeczom nie będziemy głosowali. Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze ten dobry projekt budżetu dla Kaliszan. To zły budżet, trwoniący pieniądze Kaliszan bez ważnych dla rozwoju miasta inwestycji, uważają radni opozycji. Dariusz Grodziński z PO podkreślał, że do miejskiej kasy wpłynie blisko 60 milionów złotych więcej z wpływów z podatków niż w 2014 roku, a za rekordowymi dochodami nie idzie odpowiedni poziom inwestycji. Obiecaliście zmianę
próbujecie udawać, że praca idzie podobnie jak w poprzedniej kadencji, ale tylko udajecie, bo fakty są takie, że ta robota nie idzie. A proszę Państwa, rekordowe dochody z podatków od mieszkańców Kalisza. Najlepsza w historii perspektywa finansowa Unii Europejskiej, prawdopodobnie ostatnia. Wydatki majątkowe przy tak ogromnych dochodach w moim przekonaniu powinny być około 15-20% wyższe. A te już zaplanowane wydawanie pieniędzy powinny iść w kierunku pomnażania majątku miasta, a nie w kierunku jego przejadania. Na inwestycje w przyszłym roku Kalisz przeznaczy 18% w skali wszystkich wydatków. Dla porównania Nowa Sól, która ma 40 tysięcy mieszkańców, 35%. Grafikę przygotowała Kaliska Nowoczesna. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zadłużenia i deficytu. Te wartości również będą w przyszłym roku rekordowe. Nasz deficyt to ponad 30 milionów złotych, a zadłużenie wzrosło do 225 milionów złotych. W tym roku macie 60 milionów złotych przychodu więcej z podatków i 50 milionów złotych przychodu z 500+, to jest ponad 100, to jest ponad 110, może 109, nie wiem, już teraz z głowy teraz liczę. To jest 110 milionów przychodu, pod płaszczykiem którego bierzecie dodatkowe, rekordowe, historyczne zadłużenie miasta Kalisza. I mimo tego rekordowego zadłużenia, ciągle na ulicach miasta nic nie widać, żeby robota szła. No nie idzie. Jak wyliczył radny Jacek Konopka, z nadwyżki z podatków PIT i CIT na inwestycje przeznaczono jedynie 1 100 000 złotych, czyli 2%. Wiadomo, co będzie za chwilę. Radni koalicji podniosą ręce do góry, no i będą oklaski. Żadne, proszę Państwa, argumenty merytoryczne, żadne liczby nie mają tutaj szans. Tak polityka wygrywa ze zdrowym rozsądkiem, a koszty ponad 50 milionów płacą Kaliszanie. I to jest bardzo smutne. 14 radnych, radni tak dla Kalisza, SLD, Prawa i Sprawiedliwości, Edward Prus i Krzysztof Ścisły zagłosowali za, przeciw opowiedziało się 10 osób, radni PO i Wszystko dla Kalisza. Straż pożarna i policja interweniowały w czwartek w Bogucicach w gminie Blizanów, gdzie w jednym z gospodarstw rolno-ogrodniczych doszło do zatrucia substancją chemiczną. Do kaliskiego szpitala trafiło 3 pracowników firmy. Kilkudziesięciu pozostałych musiało opuścić zakład o własnych siłach. Zgłoszenie o zdarzeniu strażacy odebrali o godzinie 14:30 w gospodarstwie rolno-ogrodniczym w Bogucicach w gminie Blizanów. Podczas uzupełniania kwasu azotowego doszło do zmieszania z podchlorynem sodu. Powstały niebezpieczne opary, od których zatruło się 3 pracowników. Na miejsce dojechała specjalistyczna grupa chemiczna z Ostrowa Wielkopolskiego. W sumie działało tam 9 zastępów straży. Sprawę wyjaśnia teraz kaliska policja. 3 poszkodowanych pracowników trafiło do szpitala, później dołączył do nich kolejny. Są pod obserwacją, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, powiedział Paweł Gawroński, rzecznik prasowy kaliskiego szpitala. Kilkudziesięciu pozostałych pracowników szklarni opuściło miejsce zdarzenia przed przybyciem służb. Kaliski PKS wzbogacił się o 5 nowych autobusów marki Isuzu Novolux. Pojazdy zostały wzięte w leasing. W czwartek zaparkowano je przed ratuszem, by chętni kaliszanie mogli pojazdy dokładnie obejrzeć. To pierwszy zakup kaliskiego PKS-u od 4 lat. 5 nowych autobusów japońskiego producenta Isuzu na dniach zobaczymy już w trasie. Każdy na swój pokład może zabrać 30 pasażerów. Liczymy na to, że autobusy te dodatkowo unowocześnią przede wszystkim tabor. Drugie, wprowadzą też konkurencyjność usług PKS-u, ponieważ autobus jest na około 30 miejsc. Myślimy, że również szkoły czy inne instytucje będą mogły korzystać, chociażby jak dowozy na basen czy jakieś niedalekie wyjazdy. Nowe autobusy dzięki oszczędnemu silnikowi i dość małym gabarytom są idealne na linie komunikacyjne, jak i niedalekie wycieczki. Autobusy Isuzu Novolux mają 4-cylindrowy silnik spełniający normy emisji spalin Euro 5. Są wyposażone w klimatyzację, odtwarzacz DVD czy monitor LCD. Spalają średnio 16 litrów paliwa na 100 km. Według badań się okazywało, że niektóre autobusy jeździły w połowie
puste. Także myślimy, że mniejszy gabaryt autobusu, mniejsze spalanie, bo taki autobus spala około tylko 16 litrów paliwa, także jest dosyć oszczędny. A myślę, że wpłynie to na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, jak i spowoduje większą opłacalność przewozów. Łącznie zakup 5 nowych autobusów to koszt 1 250 000 zł netto. Pojazdy PKS wziął w leasing. Pieniądze zostały wygospodarowane z budżetu przedsiębiorstwa. Jaki Sylwester, taki cały rok. Tak brzmi powiedzenie. Sprawdziliśmy więc, w jaki sposób stary rok pożegnają, a nowy powitają Kaliszanie. Większość na prywatkach lub przyjęciach, ale zawsze w gronie najbliższych i przyjaciół. Są tacy, którzy wybiorą się do kina czy na główny rynek, ale też tacy, którzy w 2018 rok postanowili wejść, bijąc życiowy rekord. Pytamy o plany na Sylwestra. Czy pani ma jakiś pomysł na to, jak spędzić... No, mój Sylwester był, jak widać na załączonym obrazku, spędzać z dzieckiem w domu. Ale będą jacyś znajomi, czy tylko w gronie... No, z rodziny znajomi mają wpaść, więc spokojnie w domku, w ciszy. Ale nowy rok będzie przywitany. Tak, to w jakimś tam maleńkim stopniu na pewno. A czy jakieś postanowienia na ten 2018 pani, już są? Jeszcze nad tym się nie zastanawiałam, więc nie wiem. Nie myślałam. Na razie spontanicznie. Tak, dokładnie. My jesteśmy w domu. Rodzinnie, spokojnie. A coś znajomy wpadną, czy raczej... No, na pewno, na pewno. Czyli nowy rok będzie jednak przywitany. Tak, oczywiście. Będzie. Nie będzie spania o 10:00? Nie. A jak się siedzi w domu ze znajomymi, to wtedy jest muzyka, czy może oglądanie tego, co proponują telewizje, bo są aż 3 Sylwestra. Nie, no na pewno to zobaczymy, co w telewizorze, no i na pewno też będzie muzyka. W domu z znajomymi. Czyli prywatka? Tak. Prywatka. To jest najlepszy sposób na spędzenie Sylwestra? Nie wiem. W gronie znajomych. Dobra zabawa. Plany na Sylwestra? Mamy gdzieś iść na salę, jeszcze dokładnie nie wiem. Ale rozumiem, że pani już się szykuje. No po troszeczku, tak. Można spędzić na balu sylwestrowym, ale myślę, że dzisiaj modne są Sylwestry na świeżym powietrzu. Kilka telewizji w naszym kraju pokazuje... organizuje takie Sylwestry. Do wyboru Katowice, Zakopane, Warszawa. To co pan wybiera? A może pan wybiera główny rynek w Kaliszu? Oczywiście główny rynek w Kaliszu jest najbliżej i to jest chyba ta oferta, z której skorzystam w tym roku. A jakie plany na ten rok? Jeżeli zamierza pan w tak licznym gronie przywitać 2018, to czy też taki intensywny będzie cały rok? Myślę, że tak. Pracuję w instytucji finansowej, więc na co dzień przebywam wśród ludzi, wśród klientów i to mi odpowiada, więc myślę, że dobry początek nowego roku tutaj na rynku w Kaliszu, a później niedaleko, bo tu mam siedzibę banku, w którym pracuję. Więc stąd będę czerpał też inspirację i do dalszej pracy. Myślę, że spędzę przy ratuszu. Myślę, że koło ratusza albo gdzieś w kawiarni lub w kinie. W wąskim gronie znajomych? Myślę, że tak. To jest najlepszy pomysł, żeby przywitać nowy rok? Wie pani co, ja mieszkam za granicą, więc nie miałam żadnych planów, więc myślę, że to będzie takie bardzo spontaniczne. A jeżeli ten nowy 2018 rok już przed nami, to o czym pani myśli? Jakieś plany, jakieś pomysły? Myślę o tworzeniu własnego biznesu i o zdrowiu przede wszystkim. Najważniejsze to zadbać o zdrowie. Na imprezie takiej większej będziemy na Pięterku. Czyli wyjście z domu? Wyjście z domu oczywiście. Zawsze tak co roku czy... Nie, tak sobie zaplanowaliśmy w tym roku. No tak to przeważnie domowe imprezy były. W tym roku spędzamy Sylwestra w parku Café W. Tam jest przepiękne miejsce z najlepszymi przyjaciółmi, jakie możemy sobie wymarzyć. Będzie bosko. Czyli w gronie znajomych. Tak jest. I najbliższych przyjaciół. Poza domem koniecznie. Poza domem, tak jest. Dobra muzyka, tańce? Tak, i dobra muzyka i tańce, jeszcze do tego bardzo dobre jedzonko. Mówi się, że jaki Sylwester taki cały rok. Czy to oznacza, że ten 2018 też pani planuje w takim szampańskim nastroju? Tak, planuję właśnie w bardzo szampańskim nastroju cały kolejny rok. A jakieś postanowienia albo plany? Nie mogę zdradzić. Plan jest bardzo prosty.
Półmaraton ma się odbyć w roku 2017 i druga połówka w 2018. Czyli co, zaczynasz biegać 31 grudnia, a kończysz 1 stycznia? Dokładnie. Plan jest taki, że o godzinie 21.30 rozgrzewka, zaczynam o godzinie 22.00, no i będę sobie leciał. Postaram się jak najszybciej przebiec ten maraton, może się uda poniżej 4 godzin, wtedy by była życiówka, ale zobaczymy jak to wyjdzie na trasie. Czyli ja rozumiem, że to są przygotowania do tego, co w 2018 roku. Zdecydowanie tak. Plan jest bardzo prosty. 8 kwietnia Dębno, potem 22 kwietnia Kraków i zostanie zdobyta korona maratonów Polski. Następny plan jest taki, że 5 sierpnia w Gdyni odbywają się zawody połówki Ironmana, czyli trzeba przepłynąć niecałe 2 km, na rowerze przejechać 90 i potem zrobić półmaraton, czyli 21 km. Ale jest na to 8 godzin, także bez najmniejszego problemu to się uda zrobić. Czas nocy sylwestrowej może być momentem świetnej zabawy, ale również tragicznego i bolesnego wypadku. Pamiętajmy o tym, odpalając wszelkiego rodzaju petardy i fajerwerki. O podstawowych zasadach bezpieczeństwa przypomina policja. Zgodnie z polskim prawem materiały pirotechniczne, jakimi są fajerwerki, mogą kupić tylko osoby pełnoletnie. Tak samo powinno być z ich używaniem. Szczególnie dorośli powinni mieć świadomość, że te fajerwerki mogą odpalać tylko i wyłącznie oni. Dzieci powinny tylko być widzami. Zrezygnować z odpalania sztucznych ogni powinni też pijani. Fajerwerki powinny być odpalane tylko na otwartej przestrzeni, z dala od skupisk ludzi i zgodnie z instrukcją ich użycia. Ważne też, gdzie kupimy takie ogniowe atrakcje. Kupując fajerwerki, pamiętajmy o tym, żeby kupować je u dobrych sprzedawców, u takich dobrych, sprawdzonych sprzedawców. Te fajerwerki powinny mieć instrukcję w języku polskim, którą będziemy mogli w łatwy sposób odczytać. Sprawdzajmy też, czy nie są w jakiś sposób uszkodzone, czy nie mają jakichś zewnętrznych uszkodzeń, które mogłyby w jakiś sposób nam zagrażać w trakcie odpalania tych fajerwerków. Fajerwerki i petardy mogą wyglądać jak niegroźne atrakcje, ale tak naprawdę to często silny ładunek wybuchowy, który może poważnie poparzyć czy uszkodzić dłoń. I tym materiałem kończymy piątkowe wydanie magazynu miejskiego. Ja Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.